Chciałem opowiedzieć o mojej piątkowej przygodzie, ponieważ jestem z niej bardzo zadowolony i uważam, że była śmieszna. Hach, śmiejcie się. Uważam, że zadziało się dużo rzeczy i warto na to jakby rzucić okiem. To znaczy, chciałem wam oznajmić, ogłosić, poinformować, że wracam sobie w piąteczek z terapii. No i fali, lali, lat, mój telefon już się rozładowuje niestety i to jest rzecz, której żałuję, ponieważ kurwa, gdybym miał więcej baterii, to bym totalnie odpalił streama wtedy. No i przechodzę przez patelnię. Dla osób, które nie znają Warszawy, to jest ten placyk tuż przed metrem centrum. Tam jest generalnie wyjście z przejścia podziemnego i jest wejście do metra. I tam często dzieją się jakieś rzeczy. Jak nie zbierają podpisy, to są jakieś występy artystyczne. Byłaś, ale nie widziałaś mnie, Alessa. Rozumiem. Jest około godziny, nie wiem, 17:30, 18:00, coś takiego. I deal jest taki, że niby idę sobie właśnie w tych słuchaweczkach, więc słucham muzyki, wszystko jest chillowo, już nie mogę się doczekać do tego, żeby posłuchać sobie, poczytać sobie Chomskiego w metrze, ponieważ jestem zjebany. Co? Czy? Nic, nie, nieważne. No i widzę szczekaczkę, nie? No i kurwa, płodziarze stoją. I stoją płodziarze z banerem. I oczywiście tabletki wdzięczne do baronne mordują dzieci. Ten tutaj 12-miesięczny płód to totalnie jest produkt tabletki dzień po, która została wzięta dzień po. Standardowe srańsko, nie? No i tak, kurczę, patrzę na to i mówię, że kurwa, nikt nie reaguje. Stoi jeden koleś przy nich, nie? I coś tam do nich gada. No więc stwierdziłem, że nie pozostaje nic innego, jak kocie, zaraz cię zabiję. Jak podejść i kulturalnie zagaić. Więc jak pomyślałem, tak zrobiłem. Podszedłem i się zapytałem, czy urodzili się zjebani, czy to jest jakiś proces. I już byli bardzo niezadowoleni, ja zupełnie nie wiem dlaczego. Natomiast, ponieważ jestem dość głośną osobą, to jak ja zacząłem fikać, to zobaczyłem, że trochę ludzi też zaczęło się jakby zwracać na to uwagę. No i najpierw mnie próbowali przegonić, bo oni tu mają zarejestrowane zgromadzenie. Ja mówię, no sorry, a ja tu jestem, bo to jest miejsce publiczne, nie? No i coś tam się fikali, po czym jeden z tych kurwa pajacy nad moją głową robi, wiecie, do psiarskich, nie? A ja mówię, o kurwa, to się zaczyna. No i jeszcze zdążyłem popyskować sobie z tego. Jednym kretynem, który podszedł, mówił, o, dobrze, bo tutaj dzieci umierają. Przy czym ktoś chciał być sprytny i powiedział, no ale za wolnością słowa to jesteście, tak? To się go pytam, a jaka jest definicja wolności słowa? No więc jak on zaczął się faflunić, to ja tak grzecznie zacząłem do nich grzecznie odpowiadać mu na każde zdanie per pajacu, nie? Pan mnie nie obraża, spotkamy się w sądzie! Ja mówię, no, zapraszam, nie? W sensie, you go, boy! No ale w końcu podeszli psiarscy i zaczęli rozmawiać z innymi ludźmi. Ja się odwróciłem od tego gościa i ten stwierdził, że ja go plecakiem uderzyłem i na mnie łapy położył. No więc ja mówię, a koło mnie stoi policjant. Ja mówię, co to ma być, nie? No i babeczka coś tam pan go puści. O, on mnie plecakiem uderzył. Uderzyłem cię plecakiem. Słowo daję, jeżeli go uderzyłem plecakiem, to nawet tego nie poczułem, nie?
A już na pewno nie było to celowo, ale takie, what the fuck, gościu, czy ty jesteś pierdolnięty? Po drodze jakiś trzeci koleś mówi, o, dobrze, wy jesteście dzielni i tego. To się grzecznie odwróciłem i się pytam, a ty ile dzieci już urodziłeś? Co? Spierdolaj, grubasie, nie? Więc tego, w międzyczasie zbierają się ludzie, no i też kurwa trochę śmieją się z tych debili, nie? Po czym pan policjant, ponieważ ja byłem najbardziej agresywną osobą w tłumie, no to podchodzi do mnie i mówi, proszę się odsunąć. Ja mówię, gdzie? Proszę się odsunąć. Bo tu jest legalne zarejestrowane zgromadzenie, miasto się zgodziło. Mówię, spoko, gdzie jest granica zgromadzenia? Po czym policjant się odwraca, do tych typów, nie? I oni mu mówią, tam, nie? Ja mówię, no chyba nie. Bo ich jest dwóch, a nas jest 20, nie? Po czym koleś mi mówi, proszę się odsunąć. Bo zakłóca pan zgromadzenie. Ja mówię, ale ja mam prawo do kontrmanifestacji. Proszę się odsunąć. Okej, okay, a dlaczego? Bo zakłóca pan zgromadzenie, no ale ja... Już to już ustaliliśmy, nie? Proszę tego. Po czym koleś zaczął się coś tam pytać, że ustawa o zgromadzeniach! Ja mówię, paragraf. Zgodnie z jakim paragrafem chcemy pan usunąć? Ja panu nie podam paragrafu. To ma pan pecha, nie? No więc ten kurwa bohater wyciągnął telefon. Najpotężniejsza broń każdego psiarza. No i wyciągnął tego swojego kurwa iPhone'a 4 i dzwoni po wsparcie. A odpowiadając na pytanie, czy policja była tam przypadkiem, czy tego, nie była tam przypadkiem, ale oni mają akurat komendę nad metrem, więc, znaczy komisariat nad metrem, więc to też jest tak, że oni są splunięcie. On dzwoni za posiłkiem. Kurwa, jak mam mieć problemy, to wiadomo, co trzeba zrobić. Odwracam się do jego koleżanki i mówię, dobrze, to ja pani poproszę imię, nazwisko i numer blachy. O, widzicie? Pani Joanna mi się wylegitymowała. Jak ten drugi psiarski skończył rozmawiać przez telefon, to się pytał jego imię, nazwisko, numer blachy. Ja się panu nie będę legitymował, bo ja nie prowadzę w stosunku do pana działań, nie? No więc, a ona tam, ta babka w międzyczasie coś mówi, o, bo tutaj, bo my bronimy tego. Ja mówię, no dobrze, ale to jest pani dumna, że tego śmietnika bronicie? No i nie miała za dużo do powiedzenia. Po czym podszedł drugi patrol, znowu mieszany. I próbowali, znaczy jakby... Kurwa, nie wiedzieli, jak się zabrać, nie? I w związku z czym tak naprawdę nas nie odsunęli w ogóle, nie? Ale ponieważ znowu rally jest głośny, no to cała uwaga była kurwa skupiona wokół mnie i osób, które stały dookoła mnie, ponieważ było najgłośniej. No więc jakaś dziewczyna podbiegła i wlepa na plakat płodziarzy i tego, i czy strzały lądują na plakacie. Więc płodziarzy nie ręce położył. No i oczywiście zaczęło się, że kurwa łapy precz. No więc policjanci zaczęli kurwa stosować wobec niej zatrzymanie, ponieważ zniszczyła ich mienie. Rozumiecie? Tej wielkości wlepę przykleiła dziewczyna, nie? Na tym etapie płodziarze już byli kurwa z tymi swoimi pozbawionymi śladu inteligencji uśmieszkami, już stwierdzili, że chyba się jednak zwiną. Wrócił ten kurwa bohater, co tam asystował płodziarzom, co to był losowym przechodniem pierdolącym głupoty. Po czym zaczął się rzucać na zasadzie... Bo demokracja, coś tam, bla bla bla, wolność słowa. I ktoś mi powiedział, no tak, demokracja, nas jest 20 przeciwko, a was jest troje, nie? On, wy się na mnie rzucacie! Czy ty mnie rozumiesz, jak działa demokracja? No więc jakby okazało się, że demokracja nie działa wtedy, kiedy większość głosów jest przeciwko nam, wiadomka.
I słuchajcie, ten kurwa genialny policjant, który nie potrafił mi podać paragrafu, który wezwał pomoc, bo ludzie kontrprotestowali. Potem stał nad tą dziewczyną, która przykleiła wlepę i przez 20 minut, kurwa, po prostu trzymał przy uchu tego swojego iPhone'a i on nic nie mówił. I raczej nikt nic do niego nie mówił. Po prostu stał. Ale wciąż siedzi i czeka, ponieważ jest zatrzymanie, nie? I mówię, o kurwa, ci to są spierdoleni. Siedziałem, dobra, ponieważ naprawdę głośno szczekałem i ponieważ naprawdę się awanturowałem, ponieważ powiedziałem parę rzeczy typu faszyści, policja, jedna koalicja, być może głośno, to stwierdziłem, że jeżeli ja tam będę stał, to kurwa tylko narobię problemów tej dziewczynie, no bo wiadomo, że taki agitator sprawia, że piarscy też głupieją, nie? Więc pogadałem jeszcze chwilę z takimi chłopaczkami, którzy tłumaczyli, że nie, istnieją dobrzy policjanci, tak, istnieją też ogniste kulki śniegu. I czwarty biegun magnetyczny, no tak, to są totalnie rzeczy, które istnieją. Natomiast pogadałem, w ogóle jeden chłopak powiedział, że no on na przykład jest policji wdzięczny, bo uratowali mu życie, bo miał próbę samobójczą. I taki człowiek nie chce kompletnie i mówi, że mówił, że żebro mu złamali podczas jakiejś demonstracji i on nie chce wierzyć, że wszyscy policjanci są źli, ponieważ byli psiarscy, którzy uratowali mu życie, nie? No i rozmawiałem, podchodzi do mnie jakiś typ, ja się mówię, i ty jesteś Ralindel? Ja mówię, tak. A mogę sobie z tą selfiaka zrobić? Okej, okay, a ty kto jesteś? A on mówi, Igor. Ja mówię, no, spoko w sumie, nie? No i chłopak sobie zrobił ze mną selfie. Jestem pewien, że albo jestem kurwa u fanów Karionera, albo u fanów Szymona, albo jeszcze w którejś grupie ktoś sobie ze mną selfiaka zrobił. Więc natomiast wiecie, płodziarze się rozpierzchli. Płodziarze się rozpierzchli i jakby skończyli tą demonstrację, ale oni podobno co piątek stoją, nie? Więc ponieważ ja mniej więcej o tej samej godzinie zazwyczaj wracam z terapii, właśnie przez patelnię, no to jestem ciekaw, czy w tym tygodniu też czeka mnie przygoda, nie? A w związku z czym entuzjaści płodów, Jędrula, Andrzej. Tacy, którzy by każdego płodzika w jego małą podziągówkę co całowali. Przynajmniej do momentu, aż zmieni się w dziecko, które czegoś potrzebuje. Nie obrażające z tych ja w pełni świadomie mam. Znaczy, do mnie dotarło to chwilę po tym, jak się zgodziłem, że to raczej nie to jest, istnieje bardzo duża szansa, że zdjęcie ze mną sobie zrobił człowiek nie z mojej społeczności, tylko z innej społeczności, które po prostu o mnie na przykład co jakiś czas gadają, nie? Więc jakby no, muszę się z tym pogodzić. Jest zdjęcie, ktoś sobie powiedział, ja XD z Ralindelem sobie zdjęcie zrobiłem, nawet nie wiedziało, że ja jestem. Więc you know, rzecz. Także śmieszna była, śmieszny był ten encounter. Jeżeli oni faktycznie co tydzień są na patelni, to powiem szczerze, że kurwa po raz kolejny wielkie kudos dla miasta, ponieważ jak zawsze spełnia swoją rolę fenomenalnie i powinniśmy być dumni i wdzięczni za to, że władze istnieją. Natomiast no to troszeczkę przynajmniej poczułem się lepiej, że nie tylko kurwa zza komputera pierdolę o tym, że lewicowość jest ważna, nie? Więc dla mnie to było ważne.
Ale najbardziej bawiło mnie to, że policjanci próbowali nas przekonać, żebyśmy nie zagłuszali szczekaczki płodziarzy, nie? Nie, nie, słuchajcie, no zebrało się łącznie, ja nie chcę powiedzieć, że to ja sam, kurwa, wielki bohater na tarczy tego. Rozpędziłem płodziarzy, to jest tego, to jest... tam zebrało się, mówię, no z 20 osób, nie? Tylko po prostu chodzi o to, że jak podchodziłem, to jeszcze... To jeszcze nikogo nie było, nie? Był jeden koleś przede mną. Krzyczenie tych ludzi płodziarzami nie jest czasami pogardliwe wobec nich. Spróbuj zgadnąć. Dam ci szansę. Natomiast, wiecie, policjantka mi bardzo tłumaczyła, że ona to... że jak manifestują ludzie, którzy są pro-choice, to ona też stoi, to ona też pracuje, wie, to nie jest to samo, to że mi pani tutaj dwie strony pokazuje, to nie sprawia, że to jest dobre. Indrula, co te pogardy usprawiedliwia? No nie wiem, kurwa, może traumatyzowanie kobiet, które są w ciąży, co? Może, kurwa, wciskanie Ukrainkom, które uciekły przed wojną i, kurwa, potencjalnie zostały zgwałcone, że nie wolno im stosować antykoncepcji i że nie wolno im domagać się aborcji, dlatego, że to jest, kurwa, z Panem Jezuskiem Pierduskiem niezgodne. Może to. Znaczy, wiecie, ja myślę, że z jakby spyskowaniem takim pajacom, to problem jest taki, że ludzie, że większość ludzi po prostu boi się podejść pierwsza. Ja się wcale, kurwa, nie dziwię. Większość z nas chce mieć święty spokój i jakby nie chce sobie zrobić problemów. Myślę, że dużo osób, które by były... Z pedofilami też mam prowadzić dialog? Co do zasady, nie gadam ze ścierwem, wiesz? Jakub Jędrzej. A płodziarze zdecydowanie są ścierwem. Co ja chciałem powiedzieć? Ja myślę, że dużo osób, które jakby usłyszałyby od psiarza, że mają się rozejść albo mają nie zagłuszać, kurwa, głośnika, po prostu by to zrobiło. I dlatego, że po pierwsze ludzie nie są świadomi swoich praw, po drugie jakby istnieje strach przed policją, który jest poniekąd jakby uzasadniony tym, że policjanci już, kurwa, bili wszystkich tak naprawdę. I jakby warto mieć to na uwadze, nie? Toma, ale musisz zrozumieć jedną rzecz. Jeżeli wychodzisz naprzeciwko takiego właśnie, kurwa, spierdolenia, jak płodziarze ze szczekaczką, kurwa, z plakatem z okrwawionymi płodami, to nie chcesz z nimi dyskutować. Chcesz im przeszkodzić w robieniu krzywdy ludziom. Ponieważ nie masz gwarancji, że w dowolnym momencie, w którym oni stoją na takiej patelni, nie minie ich i nie będzie słuchać ich kobieta, która na przykład zastanawia się nad aborcją, albo która doświadczyła traumy, na przykład gwałtu. Albo, żeby było śmieszniej, wiesz, śmieszniej, doświadczyła traumy utraty dziecka. Poronienia nie są rzadkie. I
poronienia są dużo bardziej traumatyczne niż aborcja. I ostatnią rzeczą, którą chce oglądać kobieta, która poroni, jest taki baner, nie? Natomiast jeżeli chodzi o pro-liferów, wiesz co? Ci ludzie dzielą się na dwie grupy. Takich, którzy będą się, kurwa, szarpać o każde słowo. I takich, którzy tak naprawdę nie mają swojego zdania, ale tamten pan powiedział, że tak musi być, nie? Nie interesuje mnie kompromis ze ścierwem. Jędrula, Jędrzej, to... Nie można, nie wiem, trochę zrobić aborcji, w ramach kompromisu zrobić aborcji dwóch rączek, ale już nie dwóch nóżek. Poza tym ja nie jestem zainteresowany narzucaniem swojej wizji świata komuś, tylko jestem zainteresowany tym, żeby ktoś nie ograniczał komuś innemu swojej swobody. I stanowią jakąś polityczną siłę, to w jaki sposób inaczej sobie z tym poradzić? Czekaj, mam... chyba mam gdzieś przykład. Mam taki empiryczny przykład, jak się radzi z takimi ludźmi, którzy stanowią polityczną siłę. Nazis don't love me. They kind of hate me, actually. KKK, neo-Nazis. They, those people don't like me. Are you like the hipster version of the neo-Nazi what? Movement? It's Pepe's become kind of a symbol. O nie, co tu się stało? Coś mi się musiało przekliknąć. To jest jedyna forma dyskusji, która mnie interesuje z takimi ludźmi. Raz za razem, kurwa, środowiska pro-life'owe wycierały sobie dupę ludźmi, którym dzieje się prawdziwa krzywda. Nie ma z nimi pola do jakiejkolwiek dyskusji. Co z pro-life'erami, którzy nie są tego? No, słuchaj, jakby jeżeli nie lubią aborcji, to mogą jej nie robić. Jeżeli ktoś jest przeciwny aborcji, niech jej nie robi. Oczywiście sobie. A odnośnie innych ludzi, niech zamknie mordę. Co mnie, kurwa, obchodzi jego pogląd? Co? Jakim cudem jego pogląd ma, kurwa, dotyczyć kogokolwiek innego poza nim? Jakby myślę, że dużo ludzi zapomina, że dyskusja pro-choice i anti-choice to nie jest dyskusja o dwóch różnych systemach wartości. To jest dyskusja o ludziach, którzy chcą kontrolować innych i o ludziach, którzy chcą dać innym wybór. 66% Polaków, 69% Polaków jest za legalną aborcją do 6 tygodnia ciąży. Tak? 6? Dobrze pamiętam? Do 12, dziękuję. Właśnie. Jeżeli większość populacji popiera aborcję do 12 tygodnia, to znaczy, że kurwa nie działamy w demokratycznym systemie, tylko podporządkowujemy się mniejszości. Chcemy rozmawiać o demokracji? Proszę bardzo, to jest demokracja. Demokracja mówi, że większość ludzi chce dostępu do aborcji. Szczególnie, że 98%
aborcji przeprowadzanych jest właśnie wcześniej. Popieram aż do 24-26 tygodnia, ponieważ czas 20 na pseudo kształtuje. Nie wiemy, te, nie wiemy, kiedy się kształtuje świadomość. Nie jesteśmy w stanie zbadać, kiedy jakby płód jest samoświadomy. Natomiast warto pamiętać, że jakby to dalej działa w ten sposób, że aborcje są przeprowadzone aż do jakby chwili przed dniem donoszenia ciąży. I istnieje jakaś tysięczna procenta, która przypadków, w których aborcja konieczna jest nawet w 32-34 tygodniu ciąży. Tylko że wtedy ta aborcja odbywa się z przyczyn bardzo głęboko medycznych. I prawdopodobnie oznacza, że zagrożone jest życie matki i prawdopodobnie no na tym etapie to już dziecko nie przeżyje. A niestety u nas dalej pojawiają się genialne idee, żeby matka, która urodzi martwy płód, jakby musiała go urodzić, nawet jeżeli ten płód pożyje pół godziny, nie? Jeżeli dziecko nie jest w stanie żyć poza ciałem matki w 34 tygodniu, i to kobieta się zmusza do tego, żeby urodziła, ponieważ już inaczej to byłaby aborcja i byłoby zło. Więc jakby sorry, ale pierdolą mnie płodziarze, pierdolą mnie antyaborcjoniści i ja nie mam kurwa o czym z nimi dyskutować. Jeżeli ktoś nie chce aborcji, to nikt jej sobie nie robi. Koniec, kropka. A kurwa przekonanie o tym, że o, bo my powinniśmy znaleźć konsensus i dialog. Druga strona nie jest kurwa zainteresowana ani konsensusem, ani demokratyczną większością, ani dialogiem. Przestańmy kurwa wreszcie udawać, że jest. Gdybyśmy kurwa patrzyli na faktyczne decyzje i potrzeby większości, to wiele rzeczy w naszym państwie funkcjonowałoby zupełnie inaczej. Ale wiadomo, że demokracją można sobie powycierać dupę, kiedy akurat jest nam wygodnie. Już jesteśmy lepsi, bo mamy kurwa demokratyczną większość. Powiedziałem ci dlaczego do faszystów podchodzi się agresywnie. Dlatego, że próbują narzucić innym kurwa swoją wolę. Wycierając dupę jakimikolwiek wartościami, jakie rzekomo dzielimy. A jeżeli oni nie zamierzają grać i nie zamierzają przestrzegać reguł, które niby są nasze wspólne, to ja nie zamierzam się z nimi cackać. Wszyscy kurwa oczekują głaskania po główkach, bo to jest jedyny sposób, żeby być racjonalnym. No i co? No i gdzie nas ta racjonalność zaprowadziła? Do tego nas zaprowadziła, że pierdoleni populiści zdobywają większość głosów. Ponieważ brzmią najmilej. Ponieważ w większości się kurwa nie chce wysilić dwóch komórek mózgowych, żeby zrozumieć, w jakim systemie funkcjonują, tylko kurwa lecą na piękne słówka.
Gdybyśmy faktycznie funkcjonowali w systemie, w którym obiektywne, konstruktywne argumenty prowadzą do czegokolwiek, a nie kurwa debilne memy decydują czasem o tym, czy ktoś poprze lewicę, która chce nas wszystkich okraść z podatków, czy kurwa memcena, który jest fajny, bo otworzył sobie knajpę w Toruniu, to moglibyśmy rozmawiać o racjonalnych przesłankach. Cześć, bo patrzę, co Walencja pisze, bo widzę, że ty poszedłeś w zupełnie inną stronę. Faktycznie w obecnej sytuacji prawdopodobnie powinno być tak, jak chce większość, ale dalej nie powinno to zamykać dyskusji. Zarówno kiedy zaczyna się człowiek, co w ogóle człowiek, co w ogóle jest człowiek i kiedy, jak się pojawia świadomość ból, a także druga strona, nawet jeśli uznamy, że to jest człowiek, to czy to jest w ogóle wymagane do podjęcia decyzji, to porównywanie ze skrzypkiem itp. Na ten moment tak, ale jest 100% rzuci to, co nie będziemy w stanie zamiast abortować płód, wykarmić go w sposób etyczny, czy jest to postępowanie etyczne. Okej, okay. Chcesz porozmawiać o stronie etycznej? Proszę cię bardzo. Po pierwsze, jeżeli chcemy patrzeć na stronę etyczną, to ciąża jest nieetyczna. Ciąża jest narażeniem życia i zdrowia kobiety po to, żeby być może wygenerować inne życie. Być może. Jeżeli spojrzymy na rachunek zysków i strat, to łączny koszt, jaki ponosi kobieta, jest większy niż łączny zysk, który generuje. Szczególnie jeżeli nie rodzi dwójki, trójki dzieci. Jeżeli chcemy spojrzeć na różne systemy etyczne, proszę cię bardzo, możemy spojrzeć na antynatalizm, który twierdzi, że ponieważ który stosuje taką piękną tabelkę dotyczącą bólu i problemów, i który twierdzi, że jedynym etycznym rozwiązaniem jest nierodzenie dzieci, jest w ogóle nie urodzić się najlepiej, bo wtedy w świecie występuje najmniejsza ilość bólu. System etyczny. To jest kolejna rzecz. Jeżeli chcemy szukać różnych ujęć etycznych dla problemu aborcji, to gwarantuję ci, że znajdziemy ich cały szereg. Problem polega na tym, że funkcjonujemy w systemie etycznym, w którym jakby wyjściową wartością jest dla niektórych chrześcijaństwo, dla niektórych prawa człowieka. I te systemy etyczne są z założenia sprzeczne ze względu na to, jak je interpretujemy. Dlatego, że z perspektywy Kościoła celem życia ludzi jest tworzenie więcej ludzi. Z perspektywy praw człowieka celem życia ludzi jest przeżycie swojego życia w możliwym szczęściu. Tylko problem polega na tym, że chrześcijaństwo mówi, że ty teraz nie musisz się przesadnie zajmować ze swoim szczęściem, dlatego że umrzesz i potem doświadczysz szczęścia. Więc jakby eliminujemy w ogóle zrównania kwestię szczęścia doczesnego, dlatego że jakby ono jest niczym w obliczu większości. Niestety nie posiadamy żadnych empirycznych dowodów na to, że istnieje jakieś życie po życiu i że doświadcza się wtedy faktycznie nirwany, w związku z czym wiele osób nie skłania się ku temu systemowi wartości, jednak szuka szczęścia w życiu doczesnym. Mało tego, mimo tego, że chrześcijańska ideologia sugeruje, że szczęście doczesne jest niczym wobec szczęścia wiecznego, to i tak reprezentanci wartości chrześcijańskich częściej niż rzadziej poszukują tego szczęścia doczesnego z dziwnym zapałem. Możemy tu mówić o kościołach, możemy tu mówić o przedstawicielach różnej maści, jakby organizacji, struktur. Możemy mówić o indywidualnych wyznawcach religii. Dziwnym trafem, mimo tego, że
z etycznego punktu widzenia powinniśmy po prostu starać się tutaj prowadzić jak najlepsze życie, żeby zebrać nagrody tego jak najlepszego życia w, jakby w przyszłości, w życiu po życiu, to w praktyce dużo osób gromadzi władzę i robi krzywdę innym tutaj, zasłaniając się tymi właśnie chrześcijańskimi wartościami i jakby niespecjalnie przejmując się tym, że mogą skazywać się na wieczne potępienie. No ale z drugiej strony istnieje jednocześnie druga strona dyskusji, która mówi, no dobrze, ale mamy prawa człowieka. Prawa człowieka mówią, że my jako istoty świadome, jako istoty samodzielne posiadamy zestaw charakterystyk i praw, które należy chronić. I sformułowaliśmy je w kilku stopniach i kilku kategoriach i idea praw człowieka jest taka, że powinniśmy dążyć do tego, żeby jak najwięcej z tych praw wobec każdej jednostki zrealizować. I oczywiście katolicy wchodzą tutaj i mówią, no tak, ale wy mówicie o realizowaniu praw jednostki, a my jesteśmy kolektywni tutaj prawa człowieka w związku z tym źle traktują nas jako kolektywistów. Ale to jest główna prawda, ponieważ koniec końców większość przedstawicieli kościoła i religii dalej realizuje indywidualistycznie swoje potrzeby i realizuje indywidualistycznie swoje szczęście, wcale nie oglądając się na pozostałych. W związku z czym można postulować, że ludzie, którzy próbują odrzucić prawa człowieka jako indywidualistyczne, nie do końca są szczerzy w swoich intencjach i nie do końca przedstawiają moralną alternatywę dla tego, z czym próbują się spierać. Oczywiście, prawa człowieka posiadają szereg problemów i na przykład prawa człowieka, jak patrzyliśmy ostatnio na krytykę, zupełnie nie dotykają kwestii tego, że my jako zbiorowość ludzka potrzebujemy pewnych ochron wykraczających poza ochronę jednostki. Tyle tylko, że chrześcijanie mówiący krytykujący indywidualizm praw człowieka mówią, że my nie powinniśmy przejmować się prawami jednostki, ponieważ istnieje jakiś kolektyw, który posiada swoje wartości. To znaczy, że perspektywa potrzebujemy więcej praw człowieka, prezentowana na przykład przeze mnie, nie jest spójna z tym, znaczy potrzebujemy rozwinięcia praw człowieka do kolektywów, nie jest spójna z wizją praw człowieka, znaczy przekształceń praw człowieka przez chrześcijan, dlatego, że oni chcieliby, żebyśmy zredukowali prawa człowieka, a potem zaczęli chronić kolektywy. W związku z czym, jeżeli chcemy rozważać na poziomie moralnym czy etycznym jakieś kwestie, to postulowałbym, że moralność bazująca na prawach człowieka jest o tyle lepsza, że jest mniej cechuje się mniejszą hipokryzją, mimo tego, że jest daleka od idealnej. I teraz zawracając do pytania dotyczącego aborcji, tego, kiedy jej dokonanie jest akceptowalne, kiedy nie i tak dalej, ponieważ Walencja zaprezentował to pytanie z perspektywy etycznej. No więc w ujęciu etycznym na pewno nie powinniśmy kompletnie odrzucać kwestii lepszego zrozumienia rozwoju człowieka, natomiast ponieważ naukowe spojrzenie nie uwzględnia istnienia czegoś takiego jak dusza, bo it's kind of bullshit, ale rejestruje istnienie czegoś takiego jak świadomość, no to naszym celem powinno być zarejestrowanie tego, czy kiedy ta świadomość się rysuje i kiedy faktycznie robimy krzywdę, powiedzmy, aborcją żywej, świadomej istocie, tak? Natomiast od punktu świadomości do punktu na przykład utrzymywalności, samodzielnej utrzymywalności się istoty ludzkiej w ciele kobiety, znaczy poza ciałem kobiety, może istnieć duży przeskok. Czy to znaczy w takim razie, że jeżeli płód zaczyna posiadać jakiekolwiek cechy świadomości, ale nie jest w stanie jeszcze wyżyć poza ciałem matki, to przez ten okres matka jest z etycznego punktu widzenia niewolniczką tego płodu, ponieważ on zyskał świadomość, gdzie w tym momencie z etycznego punktu widzenia pojawia się decyzyjność matki?
czy etycznym jest odmawiać matki prawa do niekontynuowania jakby rozwoju w jej ciele czegoś, co zagraża jej życiu, ponieważ z ciążą związana jest szereg chorób i dolegliwości, które mogą nadwyrężyć zdrowie i życie osoby w ciąży. Czy w takim razie musimy narzucać kobiecie, ponieważ zaistniała ta świadomość, donoszenie tej ciąży, nawet jeżeli ta świadomość będzie przez następne lata cierpieć, ponieważ matka nie będzie posiadała albo kompetencji, albo warunków finansowych, żeby się tą świadomością zająć. No i oczywiście dochodzi jeszcze kwestia hiperwyobrażonej przyszłości, to znaczy, że jesteśmy w stanie wyekstraktować płód lub później na którymś etapie, na którym ustalimy, że faktycznie mamy do czynienia z dzieckiem, wyekstraktować ten płód dziecko poza macicę, do sztucznej macicy i pozwolić mu na dorastanie w tych warunkach. Pojawia się pytanie, kto podejmie się później opieki tym płodem lub dzieckiem i kto przyjmie odpowiedzialność za jego wychowanie, wykarmienie i uformowanie do pełnego człowieka. Ponieważ jeżeli chcielibyśmy jako bardziej etyczną alternatywę dla aborcji właśnie stosować tego typu przeniesienie, no to dalej nie rozwiązuje to kwestii, która jest jak najbardziej kwestią etyczną, dotyczącej późniejszego rozwoju tego osobnika. Warto podkreślić, że ludzie reprezentujący chrześcijański system wartości jakoś dziwnym trafem w ogóle nie są zainteresowani tym, żeby aktywnie udzielać opieki wszystkim dzieciom, które często zmuszą, żeby się urodziły. Natomiast tworzą takie cudowne rzeczy jak hospicja perinatalne, które pozwalają matkom urodzić martwe płody na przykład. Żeby, wiecie, trauma była fajna. W tym rozmawiać o systemach etycznych na pewno? Że przeciwstawiasz jako przeciwnika zawsze ten skrajny katolicki. Tak, ponieważ jakby jeżeli mam rozmawiać o systemach wartości, a nie o indywidualnych wyobrażeniach ludzi, którzy posiadają te wyobrażenia nie wiadomo skąd, to sorry, ale z wyobrażeniami nie wiadomo skąd jest bardzo ciężko dyskutować, ponieważ wiesz, ja mogę mieć pomysły na kiblu, ale to nie znaczy, że ty będziesz w stanie z nimi kompetentnie dyskutować, nie? A jeżeli chodzi o systemy moralności, to w Europie dominują właśnie te dwa. Katolicki i oparty na prawach człowieka. Pamiętajcie o tym, że w Biblii w rozdziale o zdradzie, o tym, że tam ja nie pamiętam... Gdzie to jest? Musiałby ktoś, kto lepiej zna pismo ode mnie. Jeżeli kobieta pójdzie do łóżka z innym mężczyzną i spłodzi z nim dziecko, to kapłan poda jej wody, które sprawią, że ona tego dziecka nie urodzi. Gorzka woda, no właśnie. Czyli akceptowalne. Jeżeli chcemy szczerze rozmawiać o kwestii aborcji i temu dlatego, dlaczego Kościół jest przeciwny aborcji, to nie jest rozmowa o dzieciach. To nie jest rozmowa o punkcie poczęcia. To nie jest rozmowa o żadnej z tych rzeczy. To jest rozmowa o tym, że doszliśmy cywilizacyjnie do punktu, w którym... Gdzie ty żeś zrzucił ten... Doszliśmy cywilizacyjnie do punktu, w którym jednostki ludzkie są w stanie podejmować decyzje bez ingerencji hierarchii. Bez kontroli przez system, który działał przez wieki. Bo... He everyone. He as your Robin.
to jest hej wydrołak. To działa w ten sposób, że Kościół tak naprawdę w dupie ma to, czy będziecie rodzić dzieci, czy nie. Kościół ma problem z tym, że przestajecie go słuchać w tej kwestii. Ta wojna nie jest o to, żeby te dzieci, żeby urodzić milion dzieci. Milion dzieci jest tutaj amunicją. Amunicją w walce o to, żeby zamieść ludzi z powrotem do hierarchii, z której zaczynają wychodzić. I jeżeli nawet przedmiot naszej rozmowy nie jest wypowiedziany wprost, tylko jest chowany za innym tematem, to nie ma żadnego sposobu, żeby prowadzić z drugą stroną uczciwą dyskusję w tej kwestii. Bo kwestia decydowania o ciąży nie jest nowa. Środki poronne wszelkiej maści istniały od stuleci, tysiącleci. Kobiety przerywały ciążę przez praktycznie całą historię. Czasami w okropne, krwawe sposoby, które z perspektywy dnia dzisiejszego mogą być wydawać się absolutnie nieludzkie i mogą i w znacznie większym stopniu niż teraz narażały ich życie. Kobiety w krajach, w których aborcja jest nielegalna, dalej dokonują aborcji. Dokonują je w warunkach, które mogą narazić je na to, że w późniejszym momencie, kiedy będą gotowe ze względów materialnych albo ze względów na to, z kim są w związku, faktycznie zajść w ciążę, mogą nie być w stanie ze względu na wcześniejsze urazy spowodowane nie samą aborcją, a tym, że została przeprowadzona w bardzo złych warunkach i bardzo złymi środkami. Tyle tylko, że w miejscach, gdzie aborcja jest zdelegalizowana, mamy do czynienia przede wszystkim z jednym, z większą siłą hierarchii, na której ludziom, którzy walczą o zakazanie aborcji, zależy. Także jeżeli podejmujemy jakąkolwiek dyskusję, skąd czerpiesz tę wiedzę, to co powiedziałeś, że zmieniło mój pogląd, za to jestem wdzięczny. Indrula, to jest cała historia anarchistycznej literatury. Chomskiego polecam. Kupię książeczkę On anarchizm, bo omawia bardzo dużo rzeczy, chociaż może nie być najbardziej wejściowym tekstem, ale literatura jakby anarchistyczna ma to do siebie, że właśnie krytykuje hierarchię, podważa funkcjonowanie hierarchii. I warto pamiętać, że chrześcijaństwo to jest to, co Margot 2 lata temu mówiła, tak? Że chrześcijaństwo w swoich korzeniach też było anarchistyczne, ponieważ funkcjonowało poza strukturami. Funkcjonowało w sposób oddolny przez ludzi, którzy przenosili wiarę i którzy organizowali się od dołu, ponieważ nie mieli warunków i możliwości i prawa stworzyć odgórne hierarchie. I problem polega na tym, że jakby my jesteśmy dużo dalej w myśli anarchistycznej niż byliśmy kiedyś. Niż byli chrześcijanie 2000 lat temu. I rozumiemy dużo więcej w tej kwestii. Natomiast nie możemy na pewno
przyjmować za dobrą monetę tego, jak prowadzi się tą dyskusję w mediach, bo ona nie jest uczciwa. Gdyby była uczciwa, to płodziarze nie musieliby wystawiać zdjęć, które nijak nie korespondują z rzeczywistością większości aborcji. Przecież w tych wczesnych tygodniach płód to jest dosłownie kilka komórek. Jeżeli bierze się tabletkę, która sprawia, że ten płód zostaje wydalony, to nie mamy pięknego aniołka z jednym oczkiem, tylko mamy po prostu krwawą plamę, którą trzeba usunąć. Tylko że ta krwawa plama, która nie przypomina niczego, nie przemawiałaby tak bardzo do wyobraźni. Znaczy, nie wiem co, nie wiem co... O Jezusie. Up. Nie wiem, o co pytasz z chrztem. W sensie, no, chrzest był rytuałem przejścia, tak? To, że przenieśliśmy go na dzieci, tak naprawdę jest kompletnie bez sensu. Nie no, jakby chrzest został przeniesiony na dzieci dlatego, że powiedzieliśmy, że wiedzieliśmy, że dzieci za dużo dzieci umiera wcześniej, nie? Więc jeżeli dużo dzieci umierało wcześniej, to trzeba je chrzcić, żeby jak najmniej dostało potępienia, nie? Tylko to też się zmieniło. Co ty masz tutaj? Ciągle masz śpiochy, no. Już, nie masz śpiochów. Nie chcę żyć w systemie wiary, w której on nie ma duszy. A ja mam. Ponieważ ten gnojek posiada od cholery osobowości. Inaczej by nie zrzucał spryskiwacza, którym dostaje jak broi. O, chodź. Nie chcę się spierać religię, w ogóle używacie argumentów w tej sprawie. Sprawa jest humanitarna, nie można postawić na to, żeby życie kobiety było traktowane na tym samym poziomie, co właśnie zlepka komórek. Ja wam... pokażę wam jeszcze jedną rzecz a propos tego, skoro wyszliśmy na ten temat. Nie, trochę przyciszę, bo to pikanie jest tak. Rozpocznij zapłodnienie!
Mama, mama chce jeść. To jest projekt mojej znajomej, który jest jej formą protestu przeciwko ograniczaniu praw aborcyjnych. Dobra. Teraz trzeba zgasić światło. Ta mama właśnie śni. Myślę, że już przeszliśmy za wkurzanie się. O nie, trzeba posprzątać. Pamiętajcie, że nie możemy zabić tam mamy. Szamiej! Szamiej! I różaniec! Nie, to jest symulator. Będzie gotowańsko. Umyjmy ją, żeby się nie czuła brudna. O nie! Czemu ona jest brudna? O, dobra, ciastko jej pomogło. Ciastko jej pomogło, jeszcze więcej ciastka. Zobaczcie, jest mniej smutna teraz. O nie! Leki! Ciastko! Jezusek! Prysznic! O nie! Leki! Sprzątańsko! Więcej Jezuska! Więcej Jezuska! Ciastko! Pierożek! Prysznic! I spańsko! Jezus, Maryjka świeci nad jej duszą. Czy dożyje do końca? Moc nóg.
Warto by przeczytać tę książkę o ciąży, którą mam od mamy. Powinna być koło radia. O nie, i ciąża przebiega inaczej. Pentagram? Sabrion, dziękuję za dołączenie do patronów. Kupa. Czyściutko. I telefon do przyjaciela. Może będzie Maro. Może będzie. To jeszcze prysznic. Bądź czyściutka. I jeszcze Jezuska więcej tutaj w twoim życiu. No dobrze, to... Czas jeść! I ciastko na koniec. Ale umyj się po tym, bądź czyściutka. To czwarty miesiąc jest. O nie, trzeba sprzątać. I prać. Teraz jest jej smutno, dajmy jej ciastko. Ale ona chyba chora jest też, dobra, dajmy jej też tabletki. Więcej ciastka, żeby była szczęśliwa. I spaciunkać. Anarchizm! Nie, dajmy te piękne oczka. Piąty miesiąc. Dobra. Umyj się. Jak przekroczymy 99, to będzie źle, nie? To wiecie... Musimy na to uważać. Jak przekroczymy 99, to Toma mama umrze. O nie, więcej. Żryj leki. Prańsko. Sprzątańsko. Nie bądź smutna, jedz pieroga. Telefon do przyjaciółki. I znowu sprzątańsko. I jedz piguły. I pieroga. I spać. W ostatniej wizycie lekarskiej zacząłem się martwić, dziecko. Jezu, czy możesz mi pomóc? No to czas na modlonko. Jezusicku, tu pomóż nam. Umyjemy się też dla Jezuska. O nie, i trzeba tabletki. I sprzątańsko. I może czas ciastem zakąsić. O nie! To ciasto było zatrute! Czas na pieroga! I ciasto!
I może więcej Jezuska! I znowu chora! No ale ona głodna jest, co, że się widelec pojawia? I się umyjemy jeszcze. I więcej Jezuska! Duchy jej się śnią! Może mieć pelerynę! Skrzydła motylka! Siódmy miesiąc. Położyłam nowe gazety koło książki, ciekawe jakie są najnowsze wiadomości. Ten artykuł sugeruje, że kobiety wciąż zażywają za dużo leków, ale doktor mówi, że ich potrzebuje! 98 kilo! Nie możesz jeść, waż za dużo kilo. Damy ci tylko leki na pusty żołądek. Do kości. O nie! Jezusku, przybywaj! No dobra. Co teraz? Macki jak u Cthulhu. Cylinder. Aureolka. Grzyb. Róg jednorożca. 102 kilo, o nie! No i umarła. Także mam nadzieję, że mój ranting i mój wkurw o kwestie płodowe was nie zniechęcił kompletnie do mnie. Ale po prostu są pewne rzeczy, do których podchodzę bardzo emocjonalnie i pewne wytarte już argumenty, które słyszę w kółko i w kółko, mnie zwyczajnie pozbawiają hamulców. Kiedyś będę dużym owocem jego belli, to się oduczę. Mamy dawców nieskończoności, o Caroline da krowę. Poza tym, dawczynie pizzy, Adam Pawłowski, Sakumiak, L.A., Ranafe, Małgorzata Sajnok, Czubeska, Neuroshima, Czesie Stajanek i Krzysztof Karliński. Osoby dające kawę z ciastkiem. Julia Gierynowicz, Michał Podrowski, Hypatia, Kamil Kuliga, Szabrawny Kucyk, Intea, Katowian 32, Marysieńka, Chrysku, Miki, Fiki, Emilii, Cukrzyś. Osoby dające kawę. Drowka, Michał Szadziewski, Kropter, Bostup, Cukrowy, George, Sarzy, Dawid, Emer, Dawidczak, Aleksandr Janusz, Marcin Karasiewicz, Silvanelka, Karina Rewa, Zju, Robin, Weron, Barnaba, Adam i Heinrich, a także dawczynie herbaty, Arkadiusz Gumiński, Grub Mephisto, Plus, Ekwetka, Herbaciara, Jakub Gołodziejczyk, Lekadar, Paweł Palik, Call Me Fej, Anty Brisler, i to inżynier pilny, Cezar Splend i Wlubel! Wlubel! Nawet dwóch nieskończoności Azure Robin, bo są tak amazing!